Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam małą ciekawostkę z gry. Grając, na pewno zastanawialiście się, co to są za itemy. Dzisiaj pokażę Wam, jak je używać i jak je wykorzystywać. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy najpierw omówić jeszcze statystykę rzadkości przedmiotów występujących w grze. Tak więc zaczynamy. Przedmioty, które w swoich statystykach w dolnej ramce nie mają żadnej gwiazdki, są to przedmioty popularne, które możemy dostać w sklepie, możemy je kupić, albo wypadają z mobów, które mają poziom zerowy. Są też rzadsze przedmioty, które mają w dolnej ramce jedną zieloną gwiazdkę, które może wypadają z mobów, które mają plus pierwszy poziom. Występują też, jest jeszcze bardziej rzadszy przedmiot, który ma aż dwie niebieskie gwiazdki. I jest na przykład to ten, który mamy przed sobą, leftover. Wypada z mobów, które mają plus pierwszy poziom lub plus drugi. Jest jeszcze również, występuje epicki, który ma przy sobie w statystykach aż trzy fioletowe gwiazdki. Niestety nie posiadam żadnego epickiego przedmiotu. Jest jeszcze przedmiot legendarny, tak jak posiadam legendarną lampę, która na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od zwykłej lampy, ale po najechaniu na jej statystyki widzimy żółty napis Iron Lamp i ogromną złotą gwiazdkę. Teraz przejdziemy do leftoverów. Pokażę Wam, jak z nich korzystać. Musimy odnaleźć na mapie sklep, taki budynek z lubką, do którego wchodzimy. Musimy porozmawiać z NPC. I prawym przyciskiem myszy naciskamy na nasz leftover. Pojawia nam się okienko identyfikacji naszego leftovera. I za jedną brązową monetkę możemy odkryć leftovera, jaki item w nim się skrywa. Tak więc identyfikujemy. I widzimy, wypadł nam Bracelet dla maga. Niestety to nic mi nie pomoże. I jak widzieliśmy, przedmiot ten miał również statystykę leftovera, czyli był to przedmiot z zieloną gwiazdką. Zidentyfikuję jeszcze pozostałe leftovery, które mam przy sobie. Liczę troszkę na szczęście dzisiaj, może jakiś fajny drop będzie. Póki co nic dla mojej klasy, czyli dla Warriora. I pozostał nam jeszcze ostatni leftover z dwoma niebieskimi gwiazdkami. Także może z niego wypaść coś ciekawszego dla nas. Oczywiście im wyższy poziom, tym więcej musimy za niego zapłacić. I tak widzimy, ma również statystyki naszego leftovera, czyli dwie niebieskie gwiazdki. To dzisiaj na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zapraszam do komentowania i subskrypcji. Trzymajcie się, na razie, cześć!